Jesteśmy po sprawie w Środzie Wielkopolskiej. Przyjechałem tak z przymurzeniem lekkim oka, ale każda sprawa trzeba traktować poważnie, sprawa kurczaków, a jak posłuchałem na sali sądowej, to powiem wam, że porucznik Colombo miałby niezły orzech do zgryzienia, bo w tej sprawie jest tyle wątków i tutaj się może spytam, że tak powiem, pana, który na stopniu już nie przyjechali. Jak pan ocenia? Znaczy powiem tak, co do sędziego, uważam, że bardzo, bardzo dobry sędzia póki co. Rzetelny, bardzo, bardzo szybko, precyzyjnie, jest obiektywny, tak? To jest najważniejsze w działaniach sądu. I naprawdę tutaj jestem pod wielkim wrażeniem, że ten sędzia był bardzo precyzyjny, bardzo szybki, bardzo stanowcze decyzje, ale też przy okazji uprzejmy, nie było czuć takiej wrogości ani do jednej, ani do drugiej strony. Był bardzo obiektywny i to mi się bardzo spodobało, naprawdę. To tak od razu mówię uczciwie, że nie każdy sędzia czy prokurator musi być zły. Na razie naprawdę ten sędzia jestem pod wielkim wrażeniem, że tak wszystko łapie w tych sprawach i w tej sprawie. Może jakiś krótki komentarz, bo zadam zaraz parę pytań, bo sobie zanotowałem. Dzisiaj zostały odczytania zeznania świadka. I jak tutaj oceni pan, co ta pani powiedziała dokładnie, czy co było prawdą, co nie tutaj było? Tutaj pani przedstawiciel handlowy firmy mówiła dużo, nie do końca prawdę, czasami naciąganą, czasami mówiła o sprawach, o których myślę jako przedstawiciel handlowy, bądź nawet zootechnik nie ma zielonego pojęcia, ale się wypowiada, podpiera się opiniami profesora, z którym ja również rozmawiałem i który, bo on prowadzi również praktykę weterynaryjną. Pierwsze jego słowa były takie, że on nie chciał tych piskląt prowadzić po obejrzeniu w wyniku badań jednodniowych. Tutaj co mogę więcej powiedzieć? No, powiedziała pani to, co powinna powiedzieć, patrząc z perspektywy tego, że jest pracownikiem przeciwnej firmy, no, dlatego no, nie można się spodziewać, że będzie mówiła prawdę, żeby zaszkodzić właścicielowi wylęgarni. Takie mam pierwsze pytanie, bo dzisiaj usłyszeliśmy też, żeby to słuchacze widzieli, bo wcześniej nagrywaliśmy materiał, że będzie taka sprawa, parę miesięcy temu została przełożona, prawda, na dzisiaj, tak. Więc też ludzie obserwują profil akcji z tą powinnią i chciałem się spytać, kwota całkowita zakupu, z tego co ja zrozumiałem, pisląt, który się potem po trzech dniach, jak dzisiaj dowiedziałem, 48 tysięcy, zostało zapłacone 40 tysięcy złotych, tak. Czyli te 8 tysięcy złotych to jest koszt wyliczenia tych martwych pisląt? Znaczy się nie, koszt badań, koszt szczepienia, koszt leczenia, który nie jest całości, nie pokrywa całości kosztów, aczkolwiek... Bo to rozumiem, czemu ta kwota 8 tysięcy złotych... Taka rozmowa między mną telefoniczna, no bo tu nie przyjechałem do siedziby firmy, tylko to była rozmowa telefoniczna z prezesem Książkiem i na temat reklamacji. I była taka rozmowa, żebym wpłacił część pieniędzy, o którą no mam tam jakieś roszczenia, to żeby ją zostawić i o nią będziemy rozmawiać. Ustnie czy pisemnie? Ustnie to było. Taka umowa honorowa ustna, tak? Tak. No tylko, że no niestety ta umowa nie do końca była honorowa, bo dostałem wezwania sądowe do zapłaty, po czym wpłaciłem część pieniędzy i pytam się, czy są te procedury wszystkie wstrzymane. No może powiem to bardzo obrazowo i dosłownie, pan prezes się zachował na tyle fałszywie, że powiedział, że tak, wszystko jest wstrzymane, a ja miałem już na ręku wezwanie od komornika, zablokowanie konta. Także no, myślę, że nie do końca są uczciwi. Moje pytania, jeszcze takich 3-4 pytania i będziemy kończyć. Moje pytania są następujące, bo tutaj w tej sprawie jest o tyle, pojawił się jakby problem według mnie, tak jako obserwatora z boku, nie mówię, że nie tylko jest to problem, na pewno dla sędziego będzie to orzech do zgryzienia na korzyść albo pana, albo drugiej strony, że w danym, tutaj się nie wiem, kochowo nazywa tam ten zakład, co prowadził, to co? Farmadrobiu, dokładnie. Farmidrobiu były dwa równocześnie stada pochodzące z różnych źródeł. Tak, i ta no to pani jest, sugeruje, to jest standard, że... To jest standardowa. Że ta jest... pani sugeruje, że nie została wpuszczona, że pan jej otworzył, że mogły umierać pisklęta z innej hodowli, niekoniecznie z tej ich. Że ona była potem, że tak samo było dziwne zachowanie pana, bo to muszę zaatakować, bo to pani powiedziała, żeby pan odbił piłeczkę w drugą stronę, bo na sądzie nie miał pan dzisiaj czasu, okazji powiedzieć. Że ona podejrzewa, że właśnie coś było nie tak,
tak, bo pan jej nie wpuścił na tego drugiego kurnika i oprócz tego, jak ona była na wizycie, to tych piskląt póki co na początku umierało dużo, a potem jak potem zaczęło ich umierać coraz mniej, czyli wszystko się unormowało, więc ona sugeruje, że wszystko jakby z ich strony było ok, że to jest ta standardowa procedura się, nie znam, dzisiaj posłuchałem, ale że to spełniało jakby ten procent zawsze umieralności piskląt, a potem, potem kurczaków. No i dlatego ona jest zdziwiona pańskim zachowaniem po złości, że pan ją nie wpuścił, a potem kazał jej wyłapywać te kurczaki pod wpływem tam tej temperatury, że była gorąca ta hala nagrzana i ona latała jak, i cała i zapomni tego, bo nikt takiej nigdy nie potraktował. Może tego się pan wystosuje? To jest tak, przede wszystkim odnośnie dwóch wylęgarni na moich obiektach, czyli mam dwa kurniki i na jednym obiekcie były z wylęgarni drop, z jednej było suchedniowa z egzrobu, pisklęta, były dwa dni młodsze, wynik badań był pobrana krew z tej wylęgarni, zawieziona do badania, po czym za dwa dni, jak przyjechały te następne, była też pobrana krew, czyli tu mówią daty samo za siebie, wyniki badań o tym REO, o którym tutaj jest mowa, w tej pierwszej, w której tutaj mamy tą sprawę, wylęgarni były bardzo niskie, z tej drugiej wylęgarni były w normie, na to mówią badania, tamta faktura została zapłacona w terminie, są na to dokumenty, no i to jest temat wylęgarni, jest to nagminnie robione też, hodowcy robią tak, to nie tylko ja tak zrobiłem, że mają na jednym obiekcie z jednej wylęgarni, na drugim z drugiej wylęgarni. Jest to całkiem normalne. Czasami się to mówi, że to jest taka trochę zdrowa konkurencja dla wylęgarni, żeby się obie starały, bo nie wiadomo, która wypadnie. Może dwa pytania na koniec. Chodzi mi o te szczepienia, tak? Bo tutaj sąd też musi podjąć decyzję. Tutaj jest wyraźnie na korzyść jakby jednocześnie pana, że pan chciał dobrze dla piskląt, tak? I potem kurczaków zaszczepić je, ale druga jakby strona medalu dla firmy, z której pan kupował, że to jest pana decyzja wyjątkowo i tutaj nie muszę się zgodzić, że pan podejmuje jakieś tam ryzyko. I teraz moje pytanie, czy według pana to szczepienie tych kurcząt, że one były jakieś właśnie, no, że tak powiem, mniej zdrowe, czy ja tam się nie znam, ale właśnie potem popadały, to jest ta sprawa tego szczepienia? Mogło to zadecydować, że pan podjął taką decyzję, czy to nie ma wpływu na to, że one mogły... Znaczy się, jeżeli chodzi o te upadki w pierwszym tygodniu, w tych pierwszych dobach, to jest taka standardowa procedura, że pierwsza doba jest, powiedzmy, no nie za wysoka, druga rosną upadki, trzecia jeszcze wyższa, trzecia, czwarta doba jest najgorsza. Podanie antybiotyku na wyeliminowanie wad powylęgowych, czyli no z wylęgarni, czyli to teraz jest kwestia, czy było mocne stado, czy wyląg był przeprowadzony odpowiednio, wtedy te upadki są mniejsze, bo tutaj są tutaj te różnice, bo potrafi być na przykład, miałem 800 upadków, a następny rzut z innej wylęgarni miałem 112 na pierwszy tydzień, także tu może mamy taką różnicę, a to są karty chowu, bo te prowadzę przecież każdy. Jeżeli chodzi o problemy na w odchowie w pierwszym tygodniu, czyli te mniejsze bądź większe wady wylęgowe, są zawsze. Tylko w mniejszym lub większym stopniu. To wiadomo, no to jest żywy towar i to się nie da jak maszynowo. Każda wylęgarnia ma jakieś tam potknięcia. Jest tylko kwestia, czy się chcą dogadać. Czy się upierają, że to tylko... No bo zazwyczaj jest tak, że wylęgarnia uważa winę zawsze hodowcy. Ja mam nowe obiekty, u mnie to chcę podkreślić, ta pani się o tyle dobrze wypowiadała, że wszystko podkreśliła, że, tak, jednak, ja że była na miejscu, że wszystko chodzi, było okej. Okay, jeżeli chodzi o dogrzanie, no to, no to jak tam też pani powiedziała, że pisklęta były ruchliwe, mówimy o tych pierwszych dobach. Tak, no jest taka zasada, że jak jest piskle ruchliwe na początku, to znakiem tego, że było przegrzane na wylęgu czy w transporcie. Jeżeli jest takie no, osiadłe, wolno się rozchodzi po budynku, no to było przeziębione, no, czy no, wychłodzone, może nie tyle przeziębione, co wychłodzone. Także no, zawsze można odbić pałeczkę. No. Ja mogę powiedzieć na nich, oni mogą powiedzieć na mnie. Tylko jest, no,
trzeba umieć no, wybrnąć. No i ja chciałem rozmawiać. No tylko, że ze mną nie chcieli rozmawiać. Rozumiem. No dobrze, no, sprawa, są wakacje, terminy adwokatów też nie dały, pewnie idą na urlopy we wrześniu, więc dopiero sprawa na scenę będzie się na początku października. I zobaczymy, jak się to dalej potoczy. No tak, wtedy będziemy będę przesłuchany. Jest z nami też obserwator, kolega Ruchu Niepokonanych 2012, pan Rysio Gekszparski. Mówię Rysio, bo się znamy i lubimy, szanujemy. Może jakiś krótki komentarz też obserwatora? Tak, oczywiście. Przejrzałem dokładnie dokumenty tego sporu. Koszty wyleczenia i uratowania tego stada, moim zdaniem uratowania definitywnie, to przekraczały 12 tysięcy i uważam, jeżeli została do zapłaty z faktury kwota 8 tysięcy, po drugiej stronie jest te 12, to mi się wydaje, że kompromis tu jest wskazany i obie strony powinny dojść do tego, żeby to zniwelować. I tak jak tutaj pozwany zasugerował i pełnomocnik, że tych 8 tysięcy w zasadzie nie powinien płacić, jeszcze dodatkowo by tracił na tych szczepieniach i lekach niezbędnych, no około 4 tysięcy. No ale tak jak tutaj hodowca wypowiedział się, że to jest tylko dobra wola między stronami, a z tego co wiem, to prowadzi firmę hodowli drobiu od 31 roku, jako ja sam, a z kurczętami mam do czynienia od drugiego roku życia. Także jeżeli... To jest pierwsza taka sytuacja sądowa, tak? Pierwsza, sądowa to jest w ogóle pierwsza, no bo mówię, no nie tak daleko szukać poprzedni, teraz mam także rzut, który kończę. I jeżeli na tyle lat pracy w tej fermie i sposobie chowu... Z osobą konfliktową o to chodzi właśnie, są, tutaj też badałem właśnie. Są tu właśnie no, duże doświadczenia i praktycznie no, metodą prób i błędów, ale do tego wszystko hodowca doszedł po tak długich latach i po tylu latach pierwszy raz znalazł się z wylęgarnią w sądzie ze sporem o uratowanie. A szczepienia właśnie, to jest ważne tutaj dla słuchaczy. Ile razy pan szczepił zawsze pisklęta? Znaczy to jest tak, teraz dosyć mocno się w tą profilaktykę uderzę. I kiedyś to pewno, to już też było powiedziane, że miałem kiedyś problem. Znaczy nie miałem konkretnie podpartego badaniami. Podejrzenie bardziej może kliniczne było, to było nie wiem, 5-6 lat temu. I teraz co jakiś czas taką no, profilaktykę przeprowadzam, że na przykład 3 rzuty szczepię na Mareka plus Reo. Takie szczepionki i później tam 3 czy 4 rzuty znowu przerwy i znowu, no tak, taką po prostu profilaktykę poczyniłem i tego się trzymam. No cóż. Chciałby się powiedzieć kurcze pieczone, tak może na koniec, ale to jest, wiecie, jak, że ciężka sprawa jest, że jak kupujecie kurczaki, to naprawdę nie jest prosta sprawa ze wszystkim. Wy tylko wrzucacie na stół, jecie i bardzo dobrze i smacznego, ale jesteśmy tam, widzicie, w sądzie rejonowym, sąd pracy, prawie praktycznie pod Poznaniem, Sioda Wielkopolska, bardzo małe miasteczko, spokojne. Ja jestem, mówię, pod wrażeniem pracy sędziego i oby ta praca, zobaczymy jak dalej zaowocuje. My nie wpływamy, broń Boże, na sąd, tylko się przyglądamy, jesteśmy obserwatorami. Dzisiaj jestem zadowolony, naprawdę sędzia był dobry, to wszyscy też tam podkreślają i pewnie tam ta strona też by powiedziała druga, więc czekamy w październiku, mam nadzieję, że ta sprawa w październiku się zakończy. No i co, nie nam decydować jak, my tylko obserwujemy i póki co jesteśmy zadowoleni z pracy tutejszego, tego sędziego na tej sprawie. Pozdrawiam was serdecznie. Akcja, stop pomówieniom! Za co kasło, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Porób to na Facebooku, wstrzymał się do tego! Solidarni w tej sprawie, bo mamy rację! Ten sen wysyła ludzi na przymusowe wakacje! Stop zabijaniu za friko, przyłącz się do walki! Bo mamy rację! Bo mamy rację! Bo mamy rację!